Przed startem do kolejnego etapu tradycyjnie troszkę informacji o miejscu, z którego odlatujemy, czyli o Palmerston North. Zaczniemy od czasów bardzo, bardzo dawnych. Otóż pierwsi mieszkańcy regionu Palmerston North byli przedstawicielami plemienia maoryjskiego o nazwie Maori. Zamieszkiwali oczywiście te tereny od wieku. Całe to plemię ma bardzo bogatą historię i kulturę, która sięga setek lat wstecz. Ich życie i tradycje były oczywiście ściśle związane z przyrodą i umiejętnością dostosowywania się do niej. Maori żyli w społecznościach opartych na wioskach, które nazywały się Marau. Te maoryskie Marau to centralne miejsca społeczności Maori, które pełniły i pełnią do tej pory zresztą rolę zarówno religijną, jak i społeczną. Marau jest rodzajem kompleksu budynków i przestrzeni, które służą różnym celom i są świetne dla Maori. Taka typowa Marau składa się z kilku ważnych elementów, z których każdy ma swoje znaczenie i funkcję. Oto kilka kluczowych elementów tych. Pierwszy to jest Farenui, czyli dom zebrania. Jest to główny budynek tego Marau, zazwyczaj w kształcie tradycyjnej chaty. Jest to miejsce spotkań, ceremonii i zgromadzeń społecznych. Może również służyć jako miejsce schronienia i zakwaterowania dla gości. Tutaj kilka fotek. Dwie są oczywiście współczesne, a jedna historyczna. Drugi element to Forikai, czyli dom jadalny. To budynek, w którym społeczność Maori zbiera się, aby wspólnie spożywać posiłki. Forikai odgrywa ważną rolę w gościnności i wspólnotowych spotkaniach, takich jak święta czy ważne wydarzenia. I tutaj są dwie fotki. Trzeci element to Eitia, co można przetłumaczyć jako otwarta przestrzeń. Jest to zwykle dziedziniec lub jakieś takie przestrzeń na zewnątrz, która jest integralną częścią Marau oczywiście. Jest to miejsce, gdzie odbywają się różne rytuały, tańce i powitania. Eitia jest także miejscem, w którym odbywają się tradycyjne gry i aktywności społeczne. I tutaj jest jedna fotka. Czwarty element Marau to jest Foripaku. To jest taki oddzielny budynek na terenie Marau, który jest miejscem, w którym członkowie społeczności i goście mogą skorzystać z sanitariatu. I tutaj jest fotka takiego współczesnego Foripaku. Sama Marau, tak jak już wspominałem, jest miejscem, w którym odbywają się różnorodne ceremonie, powitania, spotkania rodzinne, śluby, narodziny, żałoby i inne ważne wydarzenia. To także miejsce, w którym przekazywane są tradycje, mowy, tańce i historia Maori. Marau ma głębokie znaczenie dla społeczności Maori, odgrywając ważną rolę w podtrzymywaniu tożsamości, relacji społecznych i duchowej łączności z przodkami. Stanowi również ważny element kulturowego dziedzictwa Nowej Zelandii i jest często otwarte dla zwiedzających, którzy chcą poznać i doświadczyć kultury Maori. Marau było centrum życia społecznego, religijnego i politycznego. Miało ważną rolę w integracji społeczności i podtrzymywaniu tradycji. Maori byli znani z bogatej kultury artystycznej. Tworzyli rzeźby, malowidła i plecionki, które często przedstawiały symbole i wzory mające głębokie znaczenie duchowe. Wykonując tradycyjne tańce jak haka, przekazywali swoje historie i wyrażali swoje emocje.
Maori wierzyli w bogów, duchy i przodków. Ich mitologia jest bogata w legendy i historie, które wyjaśniają powstanie świata i związki między człowiekiem a przyrodą. Maori odgrywali bardzo ważną rolę w historii Nowej Zelandii i nadal mają istotny wpływ na kulturę kraju. Współcześni Maori starają się zachować swoje tradycje i język, a także przekazywać je kolejnym pokoleniom, aby umocnić swoją tożsamość i wpływ na społeczność. Ale przejdźmy już do tej bliższej nam historii Palmerston North. Otóż w roku 1858 rząd rozpoczął negocjacje z lokalnymi wodzami w sprawie zakupu ziemi w pobliżu rzeki Manawatu. No i podczas wizyty w 1859 roku niejakiego Johna Tiffin Stewarta, pracownika Rady Prowincji Wellington, wódz Te Hirawanui pokazał mu tereny nazywane Papaioea i stwierdził, że jest to bardzo dobre miejsce na miasteczko. W 1864 roku teren ten został sprzedany rządowi za 12 tysięcy funtów z przeznaczeniem na zbudowanie osady w pobliżu Manawatu River. John Stewart powrócił w 1866 roku jako przedstawiciel Rady Prowincji Wellington, bo pod jej jurysdykcję przeznaczono te nowe tereny i dokonał pierwotnego badania i podziału terenów Papaioea. Osada nazwana została Palmerston dla upamiętnienia niedawno zmarłego premiera Wielkiej Brytanii, tutaj foto, i została rozplanowana według planu Johna Stewarta i składała się z szeregu szerokich i prostych ulic ułożonych w prostokąt. Centralnym punktem była otwarta przestrzeń o powierzchni prawie 7 hektarów, znana później jako The Square. 3 października 1866 roku Palmerston został formalnie zatwierdzony jako miejscowość po tym, jak Isaac R. Featherstone, nadinspektor prowincji Wellington, podpisał odpowiednie dokumenty określając granice osady. Wśród pierwszych osadników byli Skandynawowie, którzy przybyli w 1871 roku i założyli osadę Stoney Creek. Później w tym samym roku dodano przyrostek północ do nazwy, aby odróżnić osadę o tej samej nazwie w Otago na Wyspie Południowej. Linię kolejową przeprowadzono przez Palmerston w 1875 roku. Natomiast kamień węgielny pod pierwszy kościół Wszystkich Świętych położyła 29 września 1875 roku Louisa Snelson, bardzo znana działaczka społeczna nazywana ojcem i matką Palmerston North. I tu jest zdjęcie pani Louisy z jednym z maoryjskich wodzów. Do 1875 roku istniały już tutaj gazety, lekarz i była poczta. W ciągu kolejnych dekad Palmerston North stało się ważnym ośrodkiem handlowym, edukacyjnym i kulturalnym. W 1930 roku uzyskało status miasta i rozwijało się bardzo dynamicznie, przyciągając nowych mieszkańców i nowe inwestycje. W latach 50. i 60. odgrywało znaczącą rolę w rozwoju przemysłu mleczarskiego, a także jako centrum wojskowe ze względu na pobliską bazę wojskową Lyndon. Dziś Palmerston North jest jednym z większych miast Nowej Zelandii z licznymi instytucjami edukacyjnymi, takimi jak Uniwersytet Massey'a oraz rozwinięta infrastruktura handlowa, kulturalna i sportowa. Miasto jest również znane ze swojego różnorodnego stylu architektonicznego, parków i ogrodów oraz aktywnego życia społecznego. Liczba mieszkańców to jest około 100 tysięcy. A teraz popatrzmy na plan naszego lotu. Dystans, jaki mamy do pokonania, to 60 mil. Polecimy samolotem Cessna 337 Skymaster. Docelowy pułap to 5000 stóp. U
Uruchamiamy silniki i za chwilę będziemy kołować do pasa. Pierwszy ruszył. Drugi też pracuje. Kołujemy do pasa. I ruszamy. Startowaliśmy z pasa 7, więc zaraz zakręcimy w prawo i polecimy w kierunku południowo-wschodnim. Pod nami miasteczko Palmerston North. Przed nami rzeka Manawatu River.
Teraz będziemy przelatywać nad pasmem górskim, które ma długość około 80 km i nazywa się Tararua Ranch. I właśnie w tych górach rzeka Manawatu ma swoje źródło. Na szczytach gór widzimy liczne farmy wiatrowe, to zapewne z nich czerpie prąd Palmerston North. Lecimy teraz w kierunku autostrady State Highway 2, linii kolejowej, tej największej, The North Island Main Trunk i rzeki Makakakahai River. Może dwa słowa o tej linii kolejowej, ponieważ w poprzednich odcinkach dosyć mało na ten temat mówiłem, to teraz może troszkę więcej opowiem. No, budowa rozpoczęła się pod koniec XIX wieku i była jednym z największych przedsięwzięć inżynieryjnych w historii Nowej Zelandii. Ta linia była ważnym połączeniem między dwoma największymi miastami kraju i miała na celu poprawę oczywiście transportu osób i towarów. Łączy ona Wellington, czyli stolicę kraju, z największym miastem Auckland. Ma 681 km długości i obecnie jest w większości zelektryfikowana. Zaraz dokończę, bo w tej chwili dolecieliśmy już do autostrady numer 2 i zakręcamy nad takim niewielkim miasteczkiem, które nazywa się Pahiatua. To takie miasteczko, ma 2200 mieszkańców. Oczywiście jest nastawione na turystykę, aczkolwiek ma również dosyć dobrze rozwinięte rolnictwo. Jedną z atrakcji tego miasteczka to jest tak zwane Te Papa o Tamaki, czyli muzeum i galeria sztuki związana z kulturą maoryską tego regionu. No ale wracajmy do naszej linii kolejowej, więc tak jak mówiłem, łączy Wellington i Auckland. I rozpoczęto dokładnie budowę w 1885 roku. Pierwszy odcinek linii, który łączył Marton i Whanganui, został otwarty w 1886 roku. No i kolejne etapy budowy trwały przez wiele lat, a ostatni odcinek łączący Hamilton i Auckland został ukończony w 1908 roku.
Natomiast zdolność operacyjną całości osiągnięto rok później, czyli w 1909 roku. W pierwszych latach trasę pokonywano w ponad 20 godzin, czyli to było ile tam 680 km, 20 godzin. Obecnie pociąg o nazwie The Northern Explorer jedzie około 11 godzin. No, trasa ta jest uważana za cud inżynierii ze względu na liczne wiadukty, tunele, spiralne ułożenie torów, tak aby pokonać różnicze wysokości z nachyleniem umożliwiającym pokonanie ich przez lokomotywy parowe. To na początku, no w tej chwili to pewno spalinowe są. Podczas budowy napotkano wiele trudności związanych z trudnym terenem, w tym góry, rzeki, bagna. No, aby pokonać ten trudny teren, to inżynierowie musieli budować liczne mosty i tunele. Oczywiście linia odegrała kluczową rolę w rozwoju gospodarczym Nowej Zelandii ze względu na to, że umożliwiała ten efektywny transport towarów. No i ułatwiła również podróże między miastami, co przyczyniło się do wzrostu turystyki. No dzisiaj ten NIMT, czyli ten North Island Main Trunk, jest nadal ważnym szlakiem kolejowym w Nowej Zelandii. Obecnie jest obsługiwany przez nowozelandzkie przedsiębiorstwo kolejowe, które nazywa się oczywiście Kiwi Rail i oferuje usługi towarowe, jak i pasażerskie. Tam są też takie podróże typowo turystyczne. No jest, trasa jest niezmiernie malownicza, przyciąga tych podróżnych, jak i miłośników kolei. No i tutaj kilka fotek związanych z tą linią kolejową. Tu pokazana jest trasa tej linii, a tu fotografie mostów na trasie. Teraz przelatujemy nad takim niewielkim miasteczkiem, które nazywa się Ekatehuna. Zostało założone w 1873 roku jako ośrodek dla lokalnych farmerów. Nazwa Ekatehuna pochodzi od słów w języku Maorysów oznaczających bieżącą wodę. Okolica była pierwotnie zamieszkiwana przez Maorysów. No a w tej chwili jest to taki dosyć istotny, takie istotne centrum rolnictwa i hodowli owiec. Lecimy wzdłuż autostrady numer 2 oraz takiej wijącej się sporej rzeki, która nazywa się Makakahi River. Zaraz wykonamy zakręt w lewo o 90 stopni i polecimy w kierunku punktu nawigacyjnego, który nazywa się Urdal. Takie jest podejście, czyli star do tego lotniska przez dwa punkty nawigacyjne, właśnie Urdal i Sadun.
w lewo zakręcimy nad rozlewiskiem takiej dosyć dużej rzeki, która nazywa się Ruamanahana. Zaraz będziemy przelatywać nad linią kolejową, ale to nie jest ta główna linia kolejowa, a taka boczna, która dochodzi właśnie do Masterton i po lewej będziemy widzieć taką niewielką mieścinę i stacyjkę o nazwie Morrisville. O, właśnie tutaj i po lewej stronie jest Morrisville. Zbliżamy się już do punktu nawigacyjnego Urdal i rozpoczęliśmy zniżanie. Jesteśmy nad Urdalem i zakręcamy w kierunku punktu nawigacyjnego Sadun. Do Saduna mamy 5 mil i cały czas zniżamy. Nad Sadunem zakręcamy na kurs 235 stopni i będziemy mieli już tylko 10 mil do lotniska. Przed nami widać już pas, a po prawej stronie miasteczko Masterton. Wysuwamy podwozie
No, w tym samolocie to taki spektakularny widok jest tej operacji. Ale na końcówce podejścia niestety przydarzyła nam się awaria. Wysiadł nam przedni silnik, ten pierwszy, i będziemy lądować tylko przy użyciu silnika tego z tyłu. Schodzę bardzo powoli, jestem chyba za wysoko, ale robię to celowo, żeby mieć ewentualny zapas. Po pierwsze, gdyby nawalił drugi silnik, wtedy lotem szybowym byśmy spróbowali wylądować, a poza tym tak jest zawsze bezpieczniej, bo mogę w każdej chwili zwiększyć prędkość, schodząc mocno, tak jak to w tej chwili robię. Widzimy, że prędkość nam wzrosła. Drugą przepustnicę też zamknąłem, tego tylnego silnika, praktycznie lotem szybowym w tej chwili już lecimy. O, troszkę chyba jeszcze za szybko, zobaczymy. A, chyba się uda. O, idealnie. No troszkę może za mocno, ale zobaczymy sobie później z zewnątrz, jak to się udało. No zanim zjedziemy na parking, to obejrzyjmy sobie jeszcze z zewnątrz, jak to lądowanie wyglądało. I z innego ujęcia.
A my wracamy już do kołowania na nasze miejsce parkingowe. I to tyle na dzisiaj. Kończymy nasz lot. Następny odcinek to już będzie ostatni w tym cyklu. Polecimy z Masterton do Wellington.